na razie zwycięzca turnieju czterech skoczni z 2001 roku, Adam Małysz. Znowu zmienił kombinezon w każdym skoku i teraz ważne, żeby dobry miał wiatr pod narty. Pociągnął, jest powyżej 130 metrów, chyba troszkę bliżej od Amana, za chwilę zobaczymy. 132, Aman miał 135, a zatem bliżej także od Ahonena. Tak nie do końca przekonany jest Hannu Lepisto. Jakiś mały błąd być może na progu powiedział, te tory mi nie leżą, muszę się dostosować do nich, ale nie zawsze udaje mi się dobrze dojechać do progu. Stąd Adam Małysz jest w tej chwili na miejscu piątym. To nie jest duża różnica. 4,4 punktu oczywiście wygrywa z Okabe i teraz 30, przypominam, dwaj nasi zawodnicy. Na miejscu szóstym Adam Małysz i Kamil Stoch na miejscu 29. Jest szansa, on wprawdzie raz tylko w całej swojej wielkiej karierze był na podium, trzeci w Oberstdorfie. Co nie znaczy, że nie warto powalczyć, aby wskoczyć teraz. Czeka Hannu Lepisto, zdecydował się. Jeszcze moment niepokoju. Adam Małysz na najeździe. Mocno dobre wyjście. Tylko odległości potrzeba. Jest odległość także. Czy wystarczająca? Za moment się przekonamy. 132 było w pierwszej próbie, teraz 134. A więc Jakobsen, Lappi skoczyli dalej. Noty wysokie, po 19 będzie 57 punktów i obejmuje prowadzenie Jakobsen za Adamem Małyszem. Brawo! Lappi przegrał o 4 punkty, ale Jakobsen o 0,6. Brawo! Wygrany w wielkim stylu, a na trzecim miejscu Adam Małysz. To są rezultaty, a tymczasem Bartosz Heller i jego gość. A tym gościem może być tylko jedna osoba, jest nią Adam Małysz. Adamie, wielkie gratulacje. Bajecznie ten konkurs się dla ciebie ułożył. W takim swoim starym, dobrym stylu wskoczyłeś na podium w drugiej finałowej serii. No bardzo się cieszę naprawdę, bo moje dwa skoki w konkursie były to dobre skoki. No wiadomo, ten ostatni skok szliłem cały rano, to była rewelacja naprawdę. Skażę teraz wyśmienicie i będzie bardzo trudno go tam gonić, ale tak jak mówiłem wczoraj, będziemy progowali. No właśnie wskoczyłeś na podium, z tego się bardzo cieszymy, ale w kontekście turnieju czterech skoczni najważniejsze jest to, że oddałeś dwa bardzo dobre skoki, czyli 1/4 planu za tobą. Dokładnie, no cieszę się bardzo, tym bardziej tutaj w Oberstdorfie. Tutaj jest bardzo ciężko mi startować, jeszcze nigdy tutaj w zasadzie na podium nie byłem Pucharu Świata, zawsze jak już tak to Pucharu Kontynentalnego, także cieszę się bardzo, że mogłem stanąć tutaj na podium i walczyć przede wszystkim. A to dobra informacja to, co mówisz, bo skocznie na Mistrzostwach Świata w Japonii w Sapporo podobno ma bardzo podobny profil jak ta właśnie tutaj w Oberstdorfie. No trudno powiedzieć, czy ma podobny profil, no tam na pewno bardzo duży wpływ mają warunki atmosferyczne. Ale skocznia jest, myślę, że dobra. Będziemy czekać na Mistrzostwa Świata. O Mistrzostwach Świata jeszcze będziemy rozmawiać. Teraz turniej nabiera tempa. Już jutro przeprowadzamy się do Garmisch-Partenkirchen. A przecież jest to, rozumiem, jedna z twoich ulubionych skoczni, bo jesteś jej rekordzistą, 129,5 metra. No, trudno powiedzieć, czy ulubiona skocznia. No, na pewno wtedy byłem w wyśmienitej formie. Wygrałem cały turniej 4 skoczni, skoczyłem tam rekord skoczni. Ale no jest to też trudna skocznia, naprawdę, i naprawdę trzeba dobrze skakać. Mam nadzieję, że będę tam skakał dobrze, no tak jak tutaj przynajmniej w tym konkursie, w tych dwóch skokach. Ostatnia sprawa, ten poprzedni rok kończył się dla ciebie nie najlepiej. Teraz już wiemy, że w ten nowy wejdziesz w znakomitym nastroju. Dokładnie, no cieszę się tym bardziej, że jednak w tym roku ten turniej 4 skoczni rozpoczął się i bardzo optymistycznie dla mnie. Adamie, dziękuję za rozmowę i raz jeszcze gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trzecim, drugie miejsce z Andy Goldbergerem za Peterką, przypominam, bo to jest skocznia rekordzisty tego obiektu. 129,5 metra Adam Małysz. Jeżeli dziś nikt tego rekordu nie pobije, zostanie rekordzistą Łukasz Podolski. On sympatyzuje z Polską, mówi po polsku Adam Małysz.
No niezły skok, brawo. W bardzo trudnych warunkach. Myślę, że zrobił to, co do niego należało. 120,5 metra. Jest spora strata do drugiego w klasyfikacji Kittela. Przypomnę, Adam Małysz jest przecież trzeci. 123,9 punktu. Jest na 9. miejscu. 12 punktów traci do Kittela. Za nim, za Adamem o 0,4 Jakobsen. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Zwycięstwo oczywiście nie mamy potwierdzenie, że runda finałowa 15-20. Oto właśnie rezultaty pierwszej serii drugiego turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Adam Małysz 12. Ta grupa najlepszych zawodników skakała w nieco gorszych warunkach. Pozostanie z rekordem Olimpia Szance w Garmisch-Partenkirchen. Adam Małysz. Cisza, nadal cisza. Ale nie jest źle. Ale głośno. Adam Małysz, zapowiedź. Trochę metrów zabraknie do tych najlepszych. Trochę zabraknie. To jest może dalej niż Lirenzauer. 124 metry. Ale bliżej niż Lappiaman. Ahonen będzie zatem szósty. Jakobsen po pierwszej serii najdalej. Adam Małysz traci 10,5 punktu do Jakobsena. No, wydaje mi się, że może być druga wiktoria Norwegów na Bergizel po ubiegłorocznej wygranej Larsa Bysztela. Zawiedziony jest Adam Małysz. Zatem no, to oczywiście niczego nie przesądza. Będzie druga seria. Miejmy nadzieję, że znowu w obiektywnych, porównywalnych warunkach. Jest. A zatem za moment dobre warunki. Już widać, tutaj, że ma, jest dobrze. Ma chyba ochotę powalczyć Adam Małysz. Będzie zobaczymy. Dobrze. Powinno być dobrze. Skakał świetnie na treningu. I teraz tylko, żeby daleko za 120 metrów i jest! 125 jest. 125 metrów powinien objąć prowadzenie. Brawo! 126,5. Tak, i tego można. Dawno nie widziałem tak ożywionego Apoloniusza Tylera. Tak. I jest! 15,9 punktu nad Kittelem. A ile tracił? Tracił do Andreasa Kittela 18,2. Mnóstwo odrobił. Schlierenzauer stracił, no, więc ciekawa będzie. I to był dobry skok w tej chwili. Tutaj nie było błędu. Płynnie wszystko poszło. I jeżeli w pierwszym skoku coś nie wyszło, to już było pewne, że w drugim wyjdzie. Za moment Ahonen, później tak. Aman, Lappi, Morgenstern, Jakobsen, mocny Jakobsen. I w tej chwili dla tych najlepszych ciągle te same warunki. Cisza, cisza na skoczni. Z tego rozbiegu to jest bardzo ładnie wyprowadzone odbicie. No, i nareszcie zadowolony. Musi być zadowolony, dobrze jest. Cały czas był głos, ale za moment będziemy mieli oficjalne rezultaty. Anders Jakobsen okazał się dzisiaj najmocniejszy. Jestem razem z Adamem Małyszem. Adamie, szkoda trochę, że nie doszło do powtórki z Oberstdorfu, kiedy również byłeś szósty po pierwszej serii, wskoczyłeś na podium, ale cieszmy się, bo sytuacja w turnieju czterech skoczni i tak dla ciebie wciąż jest dobra. Znaczy, na pewno jest dobra, tylko naprawdę trzeba dobrze skakać, no, i mieć trochę szczęścia. Moje skoki dzisiaj naprawdę były całkiem przyzwoite, ale jednak troszkę szczęścia zabrakło. No właśnie, o to szczęście apelowałeś, kiedy życzyliśmy ci w nowy rok wszystkiego najlepszego i faktycznie na razie go brakuje. No, miejmy nadzieję, że będzie dobrze, że pójdzie coraz lepiej i po turnieju na pewno kolejne starty, także zakopane jest, także cieszę się bardzo, że cały czas jednak jestem w tej czołówce i walczę z nimi i czekam na swoje podium. No właśnie, przed nami wielkie emocje w Bischofshofen, bo wprawdzie trudno będzie ci już wygrać po raz drugi w karierze turniej, bądźmy szczerzy, ale do Amana i Kittela, którzy są ex aequo na trzecim miejscu, tracisz ledwie 2,3 punktu. To jest tyle co nic. No będziemy walczyć. Na pewno oni skaczą bardzo dobrze i będzie bardzo trudno, ale po prostu muszę oddać dwa skoki, które spowodują to, że ich wyprzedzę. A jutro dzień wolny, drugi w turnieju, jak go spędzicie? No na pewno trening będzie, trening na sucho i przejazd do Bischofshofen. No i
odnotujmy jeszcze, że Gregor Schlierenzauer jednak tutaj presji występu na tej swojej rodzinnej skoczni nie wytrzymał. Znaczy na pewno z jednej strony miał wielkiego pecha, bo dwa razy miał dosyć mocny wiaterek z tyłu, mimo tego, że tego nie widać, to jednak widać po chorągiewkach, gdy się stoi na górze. A druga sprawa, no jest to bardzo młody zawodnik, on ma zaledwie 16 lat, przyszło tysiące jego rodaków i chciał na pewno jak najlepiej. Myślę, że troszkę go przypaliło. Adamie, dziękuję za ten pięknie i obyśmy zobaczyli Cię w niedzielę w Bischofshofen na podium. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, tyle Adam. I Adam Małysz. Ogromnie ważny skok. O jak zresztą zawsze, kiedy walczy się o jakąś stawkę. Wygrywał tu w 2001 roku, był także trzeci w generalnej klasyfikacji. Musi być 135-6 metrów. Ale jest w granicach 130. Tutaj ten ruch Adama pokazywał, że skierował to odbicie zła bardzo w górę. 129,5 metra. Wczoraj dominował na treningach, kwalifikacji. No dzisiaj już coś nie wychodzi tak jak wczoraj na pewno. 21 punktów straty do Schlierenzauera. Kittel przed nim zyskał nieco, Aman więcej, a więc no, w drugiej serii musiałyby się cuda dziać, żeby to się wszystko... Był zaniepokojony, kiedy skoczył właściwie w tej ciszy. 139,5 metra Gregor Schlierenzauer, ale odpowiedź Jakobsena jest mocna. Aman nadspodziewanie, ani jednego tak dobrego skoku nie miał. Nie skoczył 130 metrów w żadnym ze skoków. Czwarty Wasiliew, piąty Morgenstern. Ten 17-latek rodem z Polski, Artur Pauli na szóstym miejscu. Lappi siódmy, Kittel, Małysz dziewiąty, dziesiąty Schmidt. Mario Inauer, następny 17-latek. Ma bramka, a skoczył nawet z 26. 135,5. 27. Adam Małysz. Głośno i robi się także wrzawa. Jakby trochę do przodu skierowane to odbicie. I jest! Trochę mu uciekała prawa narta po wylądowaniu. Ciekaw jestem, jakie będą noty, jaka odległość. 133,5 metra. Metr bliżej od Kamila Stocha, ale dwaj Polacy będą na pierwszych miejscach. Po 18 na piątej pozycji. Chonan, Hiroki Chonan dał 17, ale będzie nota, myślę, 54 powinna być. 133,5, jeszcze nie mamy ani za... No tutaj ubiął nogi, jeszcze utrzymując się w powietrzu, jeszcze tam uleciał jakiś metr, żeby ten skok wydłużyć. Tu się liczy przecież każdy metr. Tak, czasem jest o 1/10, dwaj Polacy. No i myślę, że to jest niewątpliwie fantastyczna rzecz. A w turnieju czterech skoczni Jakobsen, Schlierenzauer, Aman, czwarty Morgenstern, piąty Kittel, szósty Lappi, siódmy. Z tym, że myślę, że jest szczęśliwy, bo jest oto właśnie potwierdzenie tej informacji, którą Państwu przekazałem. Jakobsen, Schlierenzauer, Aman, Morgenstern, Kittel, Lappi, Adam Małysz i poczekamy na 15 miejsce Kamila Stocha. Mika Kojonkowski przed tym konkursem mówił, że już dawno nie widział takich emocji w turnieju czterech skoczni, a jeszcze nie wziął pod uwagę, że ty możesz wygrać z Kamilem tylko jeden punkt i 1/10. Znaczy ja myślę, że on raczej koncentrował się na swoim zawodniku, czyli na Jakobsenie. No, Kamil naprawdę dzisiaj skoczył dwa bardzo dobre skoki i cieszy to i myślę, że teraz zagości w Pucharze Świata i będzie cały czas robił punkty. No dzisiaj skoczył do dziesiątki, widać, że stać go na to i stać go na dużo więcej jeszcze. Także miejmy nadzieję, że będzie naprawdę dobrze skakał i w kolejnych Pucharach Świata pokaże. Ale z całym szacunkiem dla Kamila, oczywiście polscy kibice i my wszyscy koncentrowaliśmy się na Twojej osobie.
piąty przed tym konkursem w klasyfikacji turnieju, teraz siódmy. Niezbyt szczęśliwa ta siódemka. No z pewnością niezbyt szczęśliwa. No wczoraj były dużo lepsze skoki, na pewno. Dzisiaj czegoś brakowało, jednak te skoki nie były tak płynne, jak były wczoraj. No, jak na razie lepiej idzie na treningach. Mam nadzieję, że w końcu będzie tak na zawodach. A to w takim razie mamy żałować, że nie skakałeś dzisiaj z migreną? Może tak to nie jest do końca, ale na pewno jeśli chodzi o to, że jeśli jestem na treningach bardziej wyluzowany, lepiej mi idzie. Jednak coś później, jakieś zgania emocji powodują to, że jednak troszkę te skoki już są nie tak płynne jak w treningach, ale szczerze mówiąc na pewno nie byłem zdenerwowany. Wydaje mi się, że może po prostu z jednej strony trochę ta migrena wczorajsza miała skutki na dzisiaj. A i z drugiej strony trzeba też usprawiedliwić Cię, że miałeś dużego pecha podczas tego turnieju, bo wszak w Gapa fatalne warunki, Ty i tak w tym pierwszym i jedynym skoku w Garmisch-Partenkirchen pokazałeś klasę, bo inni w tych warunkach skakali dużo gorzej. W Innsbrucku też nie trafiłeś w pierwszej serii na taką pogodę, taką aurę, jaką mieli ci, którzy wygrywali. No na pewno warunki również miały duży wpływ na to, ale przede wszystkim moje skoki. No, skoki są dobre, ale nie są na tyle dobre, żeby wygrywać w tym momencie i myślę, że przede wszystkim muszę przenieść to, co robię na treningach, na zawody i wtedy będzie dobrze. Ale nie tracisz wiary? Nie tracę wiary, czekam na swój moment. No właśnie, a jest jeden ważny moment w tym sezonie i to już niedługo. Mistrzostwa świata w Sapporo i okazja do rewanżu, czyli stare lisy kontra młode wilki, część druga. Z pewnością tak. Będziesz walczył o medal? Czy będę walczył o medal? Na pewno będzie to zależeć od tego, jak będę skakał przede wszystkim, ale mam nadzieję, że tak jak wcześniej mówiłem, moje skoki te z treningu przełożą się w końcu na zawody i będę skakał bardzo dobrze i wtedy będę walczył. No to jeszcze jedno pytanie. Podpowiadają mi tutaj koledzy, że przecież przed Mistrzostwami Świata dla Ciebie bliska sercu impreza, czyli Puchar Świata w Zakopanem. Dokładnie, no na pewno Zakopane zawsze niosło mnie daleko i mam nadzieję, że w tym roku również poniesie. My trzymamy kciuki nie tylko, żeby niosło Cię w Zakopanem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Adam Małysz, siódmy w 55. edycji turnieju czterech skoczni. Oddajemy głos Maciejowi Kurzejewskiemu.